To jakieś śmichy, chichy po prostu poza naszym namiotem, a my w ogóle siedzimy sobie w lasach w zachodniopomorskiem i wypoczywamy. Pływamy w jeziorze, wyciągamy sobie kleszcze, jemy co upolujemy i w ogóle jest fajnie, śmiesznie i gramy też w gry. I dzisiaj jest moja gra. To będzie gra tajniacy, czyli gra imprezowa, a ponieważ ja jestem mistrzem pierwszych razów, to dzisiaj pierwszy raz zagramy w grę, która jest grą drużynową. Tak, będzie nas więcej dzisiaj niż zwykle, nawet jak mamy gości, to maksymalnie była nas czwórka, a dzisiaj będzie nas szóstka. Dzisiaj będzie szóstka, nie ma dzisiaj z nami Pauliny, bardzo serdecznie ją pozdrawiamy, no ale ktoś musi zarabiać, żeby śmiać i bawić mógł się ktoś. Tak. także no i nie ma też Carlesa dzisiaj z nami. Także dzisiaj, co jest dużym pozytywem. Ja się bardzo cieszę, że nie ma Carlesa, nie będzie nam przeszkadzał w rozgrywce. Ale z drugiej strony są inne zwierzęta, jakieś muchy, komary, inne tego typu rzeczy, które też będą nam dokuczać w trakcie tej gry. Ale do rzeczy. Będziemy grali dzisiaj w grę Tajniacy. Tajniacy, grę Vlada Chvátila, który co do zasady jakieś takie trudniejsze gry sobie wymyśla. Jakiś tam Ciężarówką przez Galaktykę, Dungeon Pets, tak? Przepraszam, Pupile Podziemi, Władcy Podziemi i tak dalej, więc to są raczej takie bardziej rozbudowane tytuły, a dzisiaj będziemy pykać sobie w tajniaków. Tajniaków wyszło już kilka wersji, kilka edycji. My dzisiaj zagramy w grę podstawową tajniaków, która prezentuje się w taki sposób. Tak, poza podstawowymi tajniakami mamy jeszcze tajniaków obrazki, tajniaków Disneya, tajniaków duet. Tajniaków bez cenzury, których Adaś nie pozwolił mi dzisiaj rozłożyć na stole, więc dzisiaj zagramy w grę podstawową. Tak. Tak było. Tak było. Natomiast mechanika tej gry jest podobna niezależnie od wersji, mianowicie z kart, które są dwustronne i zawierają różnego rodzaju hasła, kryptonimy, tak? Bo oryginał tej gry to jest code names, tak? Czyli kryptonimy. To są po prostu hasła, natomiast dzielimy się, właśnie, gramy od czterech osób w górę, dzielimy się na dwie drużyny, drużynę czerwonych agentów i drużynę agentów niebieskich. Z każdej drużyny wybieramy jedną osobę, która będzie dowódcą. Czyli no, jeżeli kogoś uważacie za dobrego przywódcę, to w tym momencie ta osoba może zostać dowódcą. Dowódcy dwóch drużyn dostają dodatkową kartę, taką kwadratową, która pokazuje właśnie schemat 5x5, czyli taką właśnie naszą szachownicę, gdzie układamy te nasze karty. I oni widzą, które z tych kart według schematu, który mają przedstawiony na karcie, są kartami, które należą do drużyny niebieskiej, drużyny czerwonej. Są też białe hasła, czyli takie jak gdyby neutralne. Natomiast jest też jedno hasło oznaczone czarnym kolorem. I to jest zabójca. Gra polega na tym, że dowódcy na zmianę wymyślają jedno słowo, hasło, które podają swojej drużynie. To jest tylko i wyłącznie jedno słowo. Dodatkowo dokładają jeszcze liczbę. Czyli przykładowo, jeżeli jestem dowódcą drużyny niebieskiej, mam do połączenia kilka haseł. Wymyślam jedno hasło, takie, które połączy mi jak najwięcej tych moich kart. Czyli przykładowo mam tutaj, nie wiem, samochód, most, blok. Mogę rzucić jakieś hasło w stylu wiadukt 2, na przykład. Mając właśnie na myśli, że chodzi mi tutaj o samochód i chodzi mi tutaj o most. Więc rzucam hasło wiadukt 2, czyli moja drużyna wie, że dwa spośród tych haseł kojarzą mi się z wiaduktem. I oni, wiadomo, naradzają się. Jako dowódcy musimy zachować pokerową twarz i nie dawać żadnych innych sygnałów dźwiękowych, żadnych ani werbalnych, ani niewerbalnych. Tutaj musimy zachować twarz pokerzysty. Natomiast nasza drużyna się naradza i po kolei wskazuje karty. Przykładowo, wskazano samochód, więc jest to
hasło drużyny niebieskiej i niebieski agent ląduje, czyli zostało to wskazane poprawnie. Jeżeli hasło zostało wskazane poprawnie, drużyna ma kolejny strzał. Ilość tych strzałów to jest liczba, którą podał dowódca, czyli w tym momencie 2, plus 1. Zawsze ta drużyna ma jedno dodatkową próbę odgadnięcia. Natomiast gdyby się okazało, że moja drużyna wskazała hasło truteń, sprawdzam, jest to hasło neutralne, czyli zasłaniam to kartą neutralnego agenta. No, w zasadzie to nie agenta, tak? Bo to nie jest wtedy agent, tylko to jest jakiś cywila. taki niewinny cywil, dokładnie. I w tym momencie tura mojej drużyny się kończy. Gdyby został wskazany agent drużyny przeciwnej, czyli szkoła, to w tym momencie przykrywamy to agentem drużyny przeciwnej, no i znowu drużyna traci kolejkę. Natomiast jeżeli wskażą zabójcę, czyli w tym momencie wskazaliby plażę, jakimś cudem plaża skojarzyłaby im się z wiaduktem, to w tym momencie automatycznie przegrywamy grę. Natomiast jeżeli tak długo jak zostają wskazywane dobre karty, czyli agenci poprawnej drużyny, tak długo drużyna może odgadywać właśnie do tego limitu, czyli ilość strzałów to jest liczba, którą podaje dowódca, plus 1. Jeżeli drużyna nie chce odgadywać, musi zawsze wskazać co najmniej jedną kartę. To nie jest tak, że może zupełnie zrezygnować ze swojej tury. W tym momencie tura przechodzi na drużynę przeciwną. Ważne jest to, że na karcie, którą mają dowódcy, na ramce jak gdyby tej karty jest takie oznaczenie niebieskie albo czerwone i to pokazuje, która drużyna zacznie grę. Natomiast mamy jedną kartę agenta, która jest dwustronna, ponieważ drużyna, która zaczyna, będzie miała do odgadnięcia 9 haseł, natomiast drużyna, która będzie grała jako druga, będzie miała do odgadnięcia tych haseł 8. No i gra kończy się w momencie, kiedy albo jedna z drużyn wskaże wszystkie karty agentów, które należą do ich koloru, albo kiedy jedna z drużyn wskaże zabójcę, w tym momencie gra się kończy. Postaramy się zagrać dzisiaj co najmniej może dwie partie, tak? Tak myślę, że tak zdążymy. No i pokażemy Wam, w jaki sposób wygląda to w praktyce. Dodatkowo jeszcze w grze otrzymujemy klepsydrę. Klepsydra jest w grze podstawowej, natomiast w nie każdej wersji tej dodatkowej ona się pojawia. Chodzi po prostu tylko i wyłącznie o to, że jeżeli któraś z drużyn za długo się namyśla, to w tym momencie ta klepsydra jest takim trochę straszakiem, no i ktoś odwraca klepsydrę i daje tylko tyle czasu. Ja nie wiem, czy ona odmierza pół minuty, czy minutę. No zwykle nie gramy na tę klepsydrę akurat w naszym gronie. No ale to też jest taki po prostu bat nad głową dowódcy, żeby go pogonić, żeby no nie przedłużać tej gry. Tak, co też ważne, jak w każdych grach słownych, jak mamy hasło podane, to też nie możemy stosować haseł, które są bardzo podobne, albo są lekko zmienioną wersją, czy tam odmianą jednego wyrazu. Tak, czyli przykładowo no i jeżeli mam stan, nie mogę powiedzieć hasła stanowisko, albo jeżeli mam trójkąt, nie mogę powiedzieć kąt, albo trójka, bo to już jest po prostu zbyt podobne. Nie wiem, jeżeli mam mur, nie mogę powiedzieć marmur, jeżeli klucz, nie mogę powiedzieć klucznik. Jest parę takich zasad, które tak de facto one są, powiedzmy, że opcjonalne, tak. I warto to tak naprawdę dogadać między sobą przed grą, żeby tutaj wszyscy mieli jasność. My mamy też taką zasadę naszą, takiego home rule'a, który polega na tym, że jeżeli jako dowódca nie jestem pewien, czy hasło, które wymyślam, jest legalne, mówię to hasło drugiemu dowódcy i on, jeżeli wyrazi zgodę na użycie takiego hasła, no to wtedy wszystko jest ok. Jeżeli ma jakieś zastrzeżenia, no to musimy po prostu kombinować w inny sposób. Dokładnie. Także tyle.
z telefonem nie. No, zrobimy tylko wstęp, jak szybki. Witamy Was serdecznie z tej strony Planszowe Bestie. W warunkach polowych. W warunkach polowych nagrywamy drugą partię. Pierwsza partia zostanie tylko w naszych serduszkach i umysłach. Jesteśmy tutaj z Teosem w dwójkę. Paulina jest w Bytomiu i też ją serdecznie pozdrawiamy. I mamy grono wiernych fanów, którzy z nami dzisiaj będą grali. Zróbcie hałas. Okej. Będziemy grali w tajniaków, mamy dwójkę przywódców. No i nie przedłużając, możemy zaczynać. Tak, mamy zmienione hasła co do instrukcji, więc jest zupełnie nowa, świeża krew. Spielenmachen. Okay. Myśmy zaczynali, więc Daria zaczyna, tak? Super. Jaki jest kolor tam na ramce? Niebieski. Czyli niebieski. Daria masz niebieskie, tam mamy czerwone. Ja okay. I niebieski ma jeden więcej. Dobra, co my tam mamy? Klawisz. Nowy Jork. O, klawisz. A klawisz właśnie rusza. Żebro. Tak, powietrze. Pupil. Pupil. Może pupil rusza. Albo kalosz. Nie wiadomo. Kalosz, stopa. To jest ciekawe połączenie. Pociecha w Himalaje. Łódź, guma, kiwi. Lód. Guma i lód. Ciężko. Nie wiem, tak gadacie, to są zwykłe, czy te bez cenzury, bo zgubiłem. Kiwi? Tak naprawdę? To jest zwykła wersja tajniaków, ale no. Ale jednak bez cenzury. Skojarzenia pozostają. No. Ale na wakacjach. Nika, uważaj na aparat. Ten na zęby. Miałam. Taka ninja. Przepraszam, jako kapitan po raz pierwszy, czy muszę wymyślać hasła, które mają przynajmniej trzy? Nie, karty? Nie. Możesz powiedzieć za jeden. Masz jeden, nie dwa, ma problemu. No, ale wiesz, 4, 5, 7, tak się nie bawimy, no. Ej. Tak się nie bawimy. Co najmniej trzy. Dlatego nikt próbuj. Nie chciał być kapitanem. Próbuj. Super. Będzie dobrze wiedzieć teraz. Nie, no ja też dawałem hasło za dwa, więc spoko, Daria. Nie czuj presji. Tak. W pierwszej kolejności omijaj zabójcę. To jest najważniejsze. Mhm. Potem omijaj hasła drużyny przeciwnej. A potem cokolwiek. A potem łącz nasze. Okay. To jest najważniejsze. Strasznie dużo tych zasad. Co? A taka kiedyś prosta gra. Się łatwiej. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Kiedyś to były czasy. Dobra, nie próbuję. Nawet grało się. Uwaga. Nie będzie za czy. No. Noga 2. Stopa, kalosz. A jest stopa? Jest, no to stopa. Stopa jest już. Bo pyk. To... Klikamy stopę. Mamy stopę? Stopa została kliknięta. Mamy stopę. Dobra. Kalosz, lód. No, chyba ośmiornica. Tak, ośmiornica. Może ma 8 nóg. Noga, wachlarz, kasyno. Guma. Gumy nie zakładasz na nogę. Może prawnik, że jest słaby jak noga. Ława. Nie, ja bym poszedł ten kalosz. Gumiak brzmi spoko. Tak, też mi się tak wydaje. Tu? Jest żebro jeszcze jako część ciała, ale to niekoniecznie. Nie szedłbym chyba. To by powiedziała ciało. Tak, albo członek. To jest członek ciała. No nie, bo wtedy gumę byśmy strzelili. Faktycznie. Dobra, mogę klikać? Klikaj kalosza. Klik. Ja! Bang! Mamy to i lecimy teraz. Dobrze, jest z górki. No, drugie hasło za 7 i jesteśmy. Cytując naszych przeciwników z poprzedniej rozgrywki, mamy przewagę. Mamy sporą przewagę. Sporą. Maja teraz walnie hasło. Za jeden też jest spoko. Użyję mądrego słowa, z którego nie zrozumiemy. Jest takie ryzyko. Mamy szerokie umysły, dziewczyny. Ale nie znamy mądrych słów. Ale mamy szerokie umysły, poradzimy sobie. No zrobimy ten. O, coś tam tutaj klupie w wiatrze. Tak. Jakiś tam gość. Bąk. Przybyszy. Nie, to bąk. Końska mucha. Końska mucha. To co gryzie? Jakiś to mnie nie wiem. Nie, czy to jest... Tak. To jest końska. No tak, tak. Może nie przyleci tutaj. Końska mucha za jeden. A jeden teraz. Jedno słowo. Nie podpuszczaj. No. No dobra. Ale super, że mam tą grę. Te poprzednie?
Nie, to. Ja sobie już ze stoperem sprawdzę, ile czasu po prostu mam to przy... ruchem. Ciśnienie 3. Ciśnienie 3, super. Himalaje. Ciśnienie. Północ. Czemu północ? Powietrze? Nie, bo tam też jest. Ciśnienie. Powietrze. Jest powietrze? Jest okay. Powietrze. Ciśnienie, tak, jest powietrze. Dobra. Czyli Himalaje, powietrze. Prawnik, żebro, wieżowiec, bo też jest no, wysoko. Też jest wysoki. Ja jeszcze myślałem klawisz i to może być grube, ale jak gra się chyba organami, nie? Czy coś, jak nosisz klawisz, to jest ciśnienie powietrza, które robi dźwięk. Ale... szeroki umysł. Ja to tak rozumiem. Nie wyprowadzaj mnie. Dobra, to grzegnijmy. Himalaje klikamy, tak? I powietrze. Ale to może być klawisz w trąbce. I powietrze, mówisz? Tak, i powietrze. I było za trzy, tak? Tak, za trzy. Ciśnienie a stadion? Ciśnienie na stadionie? Takie... Nie. Nie. Maja nie. Ośmiornica żyje tak głęboko, nie, że tam też jest problem z ciśnieniem. Jak Himalaje, to moim zdaniem wieżowiec. Że wysoko, że weszliśmy tak. w to, tak? Tak. Okay. Ale to by była wysokość. Nika? No... Nie przekonuję, że też pomyślałem o wieżowcu, jak go zobaczyłam, no. ale... Powiedziałaby rozrzedzone. Ty nie mądź. Rozrzedzone trzy. Jako łódź podwodna i ciśnienie. Ośmiornica też jest. No ale nawet zasadzie. Zwykła łódź. No też by mogło być. Też mogło. Ja myślę, że już się zaczynamy. To wyporność, a nie ciśnienie. Motać. No to ja bym podwodna. Zostawiła to chyba. Nie, no musimy coś zrobić. Ale nie wiadomo. To no, łódź to takie miasto w Polsce. Lodź. Ale chcecie strzelać? No, ale to jest lodź. Lodź. Albo łódź, albo wieżowiec. Bobolajs. To jest najlepsze. Nie nigdy inaczej nie czytamy. Jedziemy po wietrze. Zawsze. Też. Tylko mieliśmy Himalaje i powietrze, więc może by powiedziała coś teraz zimowe, nie? No dobra, no to już okay? Bobolaj. A ta łódź, ja myślę, że ta łódź jest okej. Okay. Ciśnienie na łodzi, czy tam pod łodzią, czy wyporność ogólnie. Nie, ja tego nie czuję. Nie czujesz tego? Nie czuję tego. Ja czuję łódź, tak samo jak wieżowiec. No właśnie, ja mam... Więc ja... No bo możesz kliknąć, Adasia, na twoją odpowiedzialność. Ja mogę kliknąć na moją odpowiedzialność? No, kliknij czarnego. Kliknij czarnego na twoją odpowiedzialność. Zrób to. Nie, przynajmniej nie będzie pewno, że się tak nagrało. Tak, tak. Nie jesteś aż tak przekonana, tak? Mhm. Czyli jesteście za tym, żeby spasować. Ja jestem po prostu bardziej zawierzchowcem. No, nie chcą, nie chcą. Rozumiem twoje argumenty, okay? Ale mimo wszystko... Bojka? Boją się, totalnie, peniają. Tylko jak był wieżowiec, to by powiedziała wysokość. Tak, wtedy jest wysoko. Ale powietrze, powietrze byśmy na pewno skojarzyli? Może nie mieliście skojarzyć wysokość. Powietrze. Nowy Jork, Statua Wolności. To prawda. Może powietrze nam wyszło przypadkiem? Nie, na pewno nie. No to dobra, możesz to mówić. Bądź i woda. Mika? Tak? Okej. Okay. Nic się nie stało. Okay, not okay, great, not terrible. Lodznie. Bez lodzi. Tak, lodzi. Nie wycisnę ci. Nie, to jest taki nie ciśnij, Daria, na spokojnie. Nie wycisnę. Moja jedna szara komórka nie wycisnie. Nie mogę opowiedzieć, co to wiesz. Jak z tym topkiem? Co cisnął, cisnął i cisnął, wycisnął. Cisnął, cisnął, cisnął i wycisnął sąd 2. Sąd, no to 2. Prawnik w ciemno. No to prawnik, no to ja, klikaj. Sąd, klikam, prawnik. Nie widzę. Dobra, i ja bardziej myślę nad ławą, w sensie ławą przysięgłych. Co by tutaj jeszcze mogło być do sądu? Żuk, kiwi, klawisz. Dobra no, zmiana. Klawisz. Klawisz to już bardziej taki, wiesz, więzienie, nie? No nie, no wyrok bardziej no, by wyrok, był. No. Ale to wtedy też no, by była ława. Ława też by mogła być. Ja dobra myślę, zmiana, że bardziej ława. Myślę, że ja jednak myślę, bardziej że... ława. A wojna, w sensie, że sąd nie, wojenny? Nie, nie, myślę, że... Chociaż, kurde, nie. Ale to by było... Daria? Nie. Bardziej no ława to jest takie pierwsze skojarzenie, nie? Tak, ława, nie? Ława przysięgłych w sądzie, nie? Tak, nie, no spoko, że... no, piccolo można spokojnie na antenie pokazywać. Ława? Ława. Zróbmy to. Dobrze, to klikamy ławę. Nice! High five. Strzelać coś jeszcze? Tak. Nie mamy nic więcej. No nie, no bo tu strzeliliśmy dwa i tu dwa, no. Więc jest okej. Okay. No, pamiętamy, że do ciśnienia mamy jeszcze jedno hasło. To był max. Macie do wyciśnięcia jeszcze jedno hasło? Do wyciśnięcia. Macie tak. Gumak. Pod ciśnieniem. Under pressure. Zostaw to tam, Daria. Zostaw to, bo...
Okej. Mari. Darla, powiesz, że trójki nie schodzisz. Teraz już... Nie wyciśnie. Wyciśnie, grubo, Daria umie. Grubo albo wcale. Już się nie pchał. Ciśnie. Dobra, spójrzmy. Więzienie 3. Więzienie 3. Klawisz. Czyli klawisz. Klawisz na pewno. Więzienie. Wojna, bo może nie. Są wojny, taki zbrodnia. No. Więzienie. No, guma, lud. Pociecha, ludzie to są za alimenty idą do więzienia. Kasyno, grają w pociecha. Właśnie te kasyno bardziej, tak. No. To nie dotykaj, proszę nie dotykać. 200 zł. Diagnozowane. Ale... stadion jest tak naprawdę to stadion, tak. Tak, stadion jako kibole. I może to było to ciśnienie jednak? Może jednak Maja poszła w tę stronę? Dobrze, idźmy na pewno w klawisz. W klawisza, tak? Panie doktorze, boli mnie jak wstajemy. No to proszę wstawać po południu. Ale szczerze to mniej więcej tak... Ale ta wojna mnie przekonuje, Aga. Tak? Mnie też przekonuje. Wojna. Oj. Wojna! Wow! Czyli wojnę też mogliśmy strzelać. Pyk! Nice. No! I to żało! No, no. Ale klawisz był ich, także to jest taki trikend. Jakie było zasło, czy ciśnienie, wiemy, że jest jedno. Ale tak, no. I więzienie jeszcze dwa. No, ładnie. A, dobra, okej. Mamy przewagę. I teraz jeszcze na serio. Sporą przewagę. No, 4 do końca, także... Czekaj. Walię Maja takie no właśnie, ona może... To jest też tak, że nie to jest to czwórka, nie? Mało. Z tym ciśnieniem. Dobra. Ja czuję najbardziej uśmiechnie. Nie wiem, czemu kolec. Nie no, żuk, kiwi, kolec. No to pod zwierzę, nie? Kolec jesz totalnie, ośmiornica też, nie? Ośmiornica lód, no. To by powiedziała bardziej tam pod... Dobra, jeszcze nic nie powiedziałam. To teraz po prostu zupełnie... To jest granie z... Burzuję z Teosem moim imieniem, ale mam trójkę. To o, mamy. Pacyfik 3. Pacyfik, czyli ocean. Łódź. Czyli ośmiornica, czyli... Pacyfik, to jest ocean. A czy on tam nie jest na północy? Ocean spokojny. To nie jest, on na, jest... na północy. Nie możesz im tłumaczyć. Może... Jak nie wiedzą, to... Wikipedia. Czy to może być Nowy Jork? Nie. Tylko Nowy Jork jest... leży nad Atlantykiem, właśnie, a nie nad Pacyfikiem. Nie pytanie tylko... Ale ocean. Jest to ocean i pytanie, czy po prostu Daria nie pomyliła oceanu. No? Rozumiesz? A może to tak przekminiła może po prostu? Może tak to przekminiła, no, że Amazonia wielka rafa. No. Amazonia wielka rafa, dokładnie. Oceany 3. Ale co? Ośmiornica brzmi ok. Brzmi ok, no. To ja klikam. Klikaj. Pum. Dobra, powiedziała Pacyfik. Czyli spokój. Spokój. Albo od pacyfikowania. Czyli klawisz, który jest kliknięty. Jest kliknięty, ale nie był nasz. Nie był nasz. Stadion nie. Lekko. Stadion Pacyfik. Może kolec. Bo jakieś tam jeżozwierzę żyją w ten. Ale jeżozwierzę nie żyją w oceanie. Kurde, chodzi mi o te gwiazdy, rozgwiazdy, a one mają takie małe kolce. Mamy więzienie. Na tym się skupiamy. Albo te takie, wiesz, małe rozdymki, które no, też mają końca. No ale kiwi, no Nowa Zelandia, leży nad Pacyfiku. Faktycznie i no. To jest całkiem dobra przekmina. No. Casino Royale. Nie, to bym nie. Las Vegas chociaż, na... chociaż Oceans, ten film, oni tam okradali w którymś kasyno. No ale... Las Vegas jest na środku. Ale Ocean. Ale że, aha, że Ocean's 11, Ocean's 12 tak, i tak dalej. Właśnie tak. Że ale, Ocean. Ale schodzimy chyba z tematu, bo ona powiedziała Pacific. Trochę too deep. Pacific. Ja myślę, że to Casino to tak. To był dobry pomysł. To była dobra rozkłada, podobała mi się. Ja bym poszedł w Nowy Jork i w wieżowiec. Mówisz, że popieprzyła oceany? Nie. Sądzę, że chodzi o to, że leży to nad wielką wodą. W
tę stronę bym szedł. No bo co innego masz? Mogę trochę szampana. Piccolo! Przepraszam. Piccolo też jest szampanem. Ale piccolo! Pociecha, Pacyfik, zmiana, Pacyfik, pupil, Pacyfik, północ, Pacyfik, stadion, czekaj, bo szukam północy. Tak, to tak jak północ piąte. Jest tam. No Arktyka, tam jest mało Pacyfiku. A mogłoby być. Jest mało Pacyfiku. Ale woda jest. Jest woda, no. Jest woda, no. To jest piccolo, więc nie mamy problemu. To jest Japonia na przykład i wachlarz, no jak patrzymy z tej strony. Wachlarz kiwi, tak? Jeśli chodzi o takie geograficznie. Te kiwi mnie przekonuje. Kula lubi kiwi. Każdy ma coś. I słońce o tym wie. A czemu ty mnie tu tak wyzywasz? Czy ty to wypipasz? Tak, oczywiście. To piccolo. To piccolo. Piccolo ma dużo cukru, to prawda. To co, kiwi? Idźmy w to. Bo wiesz, gdyby była na przykład północ lód, to by powiedziała coś bardziej pod Arktykę. Zimno albo coś tam. Ośmiornice też by tam od biedy gdzieś tam docisnęlibyśmy, nie? Nowy Jork. Nie bardziej Nowy Jork przekonuje. Że pomyliła oceany, nie. Nowy Jork i wieżowiec. Ja bym w to nie szedł. Nie możesz robić min. Nie możesz. Ja patrzę w szyszki, Totalnie poker face. Nie poszedłbym bym w to. No to na twoją odpowiedzialność. To co, ten... to kiwi? Kiwi? Ja idę w kiwi. Kiwi, kiwi? Pasta kiwi, but ożywi. Proszę, proszę, jakie kiwi! Czyli jednak Nowa Zelandia. A jak Nowa Zelandia, to Nowy Jork. Nie wiem, czy teraz nie iść dalej w ten wachlarz. Japonia. Żeby jednak. Mówimy o geograficznym... Tak. No bo co innego, na jakieś żółki, lody, bez przesady. Wszędzie są żółki. W Japonii też. Żółki? Nie, myślę, że żuki były w Polsce chyba produkowane, nie? Chyba tylko tak. Aha, to mówisz o zwierzęciu. Ja mówię o takich żukach. Myślałem o takim żuku z plandeką, rozumiesz? Nie. Bez chyba, że... Chyba, że odpuścimy ten teraz, poczekamy, no bo jesteśmy w przód, oni nie zgadną teraz wszystkich, no nie ma siły. Nie zgadną ale nawet jeżeli my zgadniemy źle. Chyba, że trafimy w Capitano Bombardiero. Moim zdaniem Nowy Jork. No to klikaj. Moim zdaniem Nowy Jork. Proszę bardzo. I wiesz, nawet jak będzie dla nich, to będzie... 7 do 4. I tak jest przewaga wtedy. Proszę bardzo. Tak? Tak. Nowy Jork? Tak. Tak? Pozwalasz mi? Tak. Tak? Big Apple. Na moją odpowiedzialność? No raczej, że... Okej, Nowy Jork. Że nie na moją. Lód. Bo Pacyfik do... Czyli jednak. Maja, czyli jednak. Co ty myślałaś? Ja ogólnie rzecz biorąc miałam, że był pupil, kolec, północ, zmiana i ogólnie nie, dobrze. A co było z ciśnieniem? Z ciśnieniem miałam nadzieję, że jakby ciśnienie się zmienia też w zależności od wysokości, więc ja myślałam, że właśnie, że bardziej w północ, że, a nie aż tak daleko. A jeśli chodzi o więzienie, to myślałam, że klawisz, no jest to pewna zmiana, no i kolce, bo są kolce. Ale ja mówiłam o kolce. Tak, mówię. No tak, ale w kierunku szłam, no ale Nowy Jork. 2-0 elegancko. Problem się rozwiązał sam. No, Pacyfik. A co jeszcze mieliśmy? Ośmiornica, lód i kiwi, bo Nowa Zelandia i dotyka. Czyli jeszcze mieliście lód i co jeszcze? Mieliśmy? Lód i? Pociechę. Aha, i pociecha. Pociecha mi do niczego nie pomoże. Wygraliśmy, dziękuję. No okej, okay, dobrze. Tak myślałem, no to ja, Pacyfik, a nie Atlantyk. Daria zna, proszę tego nie wycinać. Milion
odpalam, tak, odpalam teraz nagrywanie, bo się inaczej troszeczkę kadruje. Okej, okay, dobra. Dobra, mamy to. Dobra. Mamy to. To słuchajcie, witamy was serdecznie. Nie, 230. 230 on jest, bo jestem tańszy, nie pamiętam. Mamy kolejną partię. Witam państwa na zabawie. Tak, jest z nami Teos, jestem ja i jest grono naszych fanów. Fani, zróbcie hałas. Tak, i zaczynamy kolejną partię. Powiemy, że drużyna moja wygrywa 2-0 z drużyną prowadzoną przez Teosa. Co? Tak. Jesteśmy po prostu lepsi, niebezpieczniejsi. Co? Zobaczymy, co? Co? Zobaczymy jak w trzeciej turze. Co? Kolega od Pacyfiku nie ma prawa nic mówić. Co? 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 Dobra. Już zapomniałam, dlaczego nie lubię wysiedzieć. Okej, okay. Co my tutaj mamy za hasło w ogóle? Przede wszystkim mamy super parę kapitanów. Tak? Proszę ognia? Ognia, tak. Księżyc, poczta, kod. Kod to takie polityczne. Australia, nektar, samolot, Egipt. Życie, Pekin, rak. Rycerz na białym koniu? Rycerz na ślimaku. Czy koń na białym rycerzu? Koń na białym rycerzu. Dobrze. Ja zacznę. Mhm. Trzech nie wycisnę, tak jak Daria. I będzie to... Ja muszę się upewnić, żeby... Budowa, tak? Patrz na zabójcę. Tokio, Pekin, Egipt, Australia, Grecja. Papa już ledwo widzi o tej porze przecież. Nie, świetnie. Czy komuś przeszkadza, gdy mi papierosy nie stąd? Nie, nie, nie. Będzie się lepiej światło odbijało. Paczka 2. Paczka 2. Paczka, paczka do szpitala. Poczta? Poczta. Jest poczta? Pewnie jest. Okay. I kod? Kod na paczce? Do paczkomatu kod? No, czekaj, nie mi przeszkadzać wszystkie. To by powiedział. Jest jeszcze tablica, Egipt. Teos, przestań tam. No co? Księżyc Australii. Dowódca się nie może odzywać, ja mogę. Poczta na pewno. Poczta na pewno. Ja bym jeszcze uderzył w kod. Myślałem jeszcze o paczce do szpitala, takiej, że się robi taką, wiesz, charytatywną. Paczka rycerzy może być, że jest, ale to już jest bardzo głęboko. Pekin rzeczy nie bardzo. Duszki, a są rzeczy? Duszki to jest rycerz. A, rycerz. Bardzo dobrze widzę mój pomysł. Totalnie duch. Monster Munch. Ja myślę, że ten kot. Kot, paczki. Samolot, samolotem, tam jest samolot, tak? Samolot. No jest samolot. Samolotem też lecą paczki, no ale... Szkło. Kot mi bardziej przemawia. Uwaga, szkło na paczce. Naklejkę. O, jest, prawda. Jest też tak. No właśnie. Jest też policja, tak, można do więzienia paczkę wysłać komuś, tak. Będzie woda. Można też przesyłać narkotyki paczką i wtedy policja zgarnia i... Paczkę i nie ma paczki. I nie ma narkotyków. A skąd to wiesz? Zgaduję, mam takiego kolegę. Masz kolega mówił. Czy do ciebie ten kod nie przemawia? Zastanawiam się, jak inaczej by można było... Bo on ma opcję kodu, który byłby na jakieś paczce. No tak. To i może tak być naprawdę... kod pocztowy. No. Ale czekajcie, jak inaczej, co tam było? Poczta to by i powiedziała kod. Adam. No dobra, to paczka, to no. Kurczę, no na budowę przychodzą na tak? przykład panele w paczce. Myślę, że dalej nie zabrniemy, paczka, patrząc, kafelek. Że mówimy o panele. Idziemy w kod? Idziemy w kody. Oh, we say. Dobrze. Nie strzelamy już? Niczego dodatkowego? Bo możemy. Możemy strzelić. Nie, wszystko, pas. Dalej. Już gubię, czy schowałaś? Ciemna 3. Ciemna. 3. Ciemna 3. Ktoś może mieć ciemną stronę. Ciemna strona. Powiedział ciemna. Księżyc, tak. Policja ciemna może być. Pokrywka. Ślimak, szczyt, życie, promień, rycerz, nektar, samolot, Egipt. Ciemna tablica. Tablica jest czarna. Jak noc, kawa, chleb. Ciemny rycerz. Powiedział na ciemna. Na białym rycerzu. Nie, na, no, no okej. Okay. No, powiedział ale ciemna. Ciemna. To jest nie był mroczny, nie ciemny, więc okej. Kluczowe. Tak, to byłby mrok wtedy. No, księżyc, rycerz to byłby mrok. No, ale księżyc pod kapturem też jest ciemno. Księżyc totalnie. Pod pokrywką też jest ciemno. O mój Boże, ale jeszcze pod którym jest ciemno. Pod rakiem też jest ciemno. A widzieliście ludzi w Grecji, co oni są ciemniejsi?
celowo powiedział ciemna. Australia jest po drugiej stronie, więc ciemna. Tam też jest ciemnawo o tej porze dnia. Ciemny, tak? Ciemno, na budowie ciemność. Jest ciemno. No tak, rodzaj ma znaczenie, tak? Dlatego wskazuje na rzeczowniki, które są w rodzaju... W Egipcie w piramidach też jest ciemno. Prawda. W samolocie jak nie ma światła, wow. Jak ciemno wtedy... Ciemna pokrywka. Ciemna ale pokrywka. Ale to jest właśnie... Lecimy z księżycem? Tak. Księżyc, pęk. Ciemna strona? Tak. I ciemna tablica? Okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. Czyli mają coś ciemna, więc to też na to trzeba uważać. Ale będzie wysoka. Tak. Wysoka 2. Wysoka budowa. Wysoka 2, tak? Wysoka. Wysokie. No, szczyt. To ma znaczenie. Jest szczyt? Jest szczyt, ale wysoka? Może właśnie bo szczyt, że to jest obwióz, tak. A budowa, no. Że wysoka. Bo w sumie szczyt i budowę ciężko tak połączyć. Też jest latem tak. Wysoka. To bardziej szczyt. Wysoka. Wysoka? Co to jest? Wysoka. Policja to nie. Australia wysoka budowa? Też. Budowa. Grecja? Czy Grecja? Czy Grecja może być wysoka? Australia? Nie. Ja bym powiedział budowa szczyt. Ale budowa, czemu budowa? W sensie, aha, że wysoka tym, budowa. A to jest budowa, a nie budowa. Tak. Ja na pewno spróbujmy szczyt. Ale szczyt jako pierwsza, jak szczyt? Czy budowa jako pierwsza? Ja się czuję pewnie ze szczytem. Szczyt? Ja... Szczyt... Tak, szczytujemy? Może być. Dobra, to szczyt. Dobrze. Okej. Okay. I wszedłbym w budowę. Tak, bo jeszcze tak do pewności nie ma tam żadnych innych żeńskich. No wysoka Grecja, ale to tak, no Olimp jest no, w Grecji, on by był kiedyś tam uważany za wysoki, ale on tak naprawdę nie jest wysoki. A to jest tak też... Naciągane jest, już tak, trochę, nie? Jest, tak. Ta budowa moim zdaniem. I szczyt no. I budowa ciężko inaczej połączyć, nie? Tak, zgadzam się. No, budowa? Tak. To czuję. Fantastycznie, moi drodzy. I pasujemy. Pielęgniarka 2. Pielęgniarka. No to mamy szpital. To jest w ciemno, to jest easy. No i co teraz mamy? Jaki samolot? Nektar. Życie? Życie. Życie jak w Madrycie. Albo w Tokio. No, tylko pytanie, czy życie szpital to by powiedział pielęgniarka, czy by powiedział bardziej położna albo... No ale jakby policja nie gra w pokera. Ja nie lubię... Daria też nie może grać w pokera. Szpital totalnie, nie? A musimy zabrać tego pokera. Tak? Ja też muszę zabrać na szpital. Ja szpital bardzo bym grać w pokera. Pielęgniarka. To świetnie. Pielęgniarka. Dobrze, to ja was jutro... Niekoniecznie. Ale może możemy zagrać w pokera. O nie, to będzie nieszczęście. Rak. Ale możemy tutaj zagrać w pokera i włączyć coś o tego. Szpital i rak to by powiedział onkologia, tak? Szpital i życie powiedziałby... Położna. W Madrycie. Położna, tak? Jest koń na białym rycerzu, no. Gdyby powiedział pielęgniarz, mógłby być rycerz. Pielęgniarz. A to jest pielęgniarka. Może dlatego, że jest seksistą. Gender ma taką wagę, no to się tutaj... No to co, pokrywka? Ja bym chyba... Policja jest kobietą. Policja jest kobietą. Tak jak Australia i Grecja. No ale pielęgniarka i policja to jest też służba jakaś. No, no to jest służba. I ciemna. A służba to nie drużba. Jeżeli chodzi o pielęgniarkę, to bardziej bym celowała w to życie, ale... No, nie dam sobie ręki obciąć, żeby nie... No, nie na darmo, nie na darmo używa żeńskich końcówek. Okej. Okay. Pielęgniarz to raczej rzadkie słowo, bardziej się mówi pielęgniarka, ale... Jeżeli mamy tutaj jakieś ukryte dno, okej. Okay. Daria dyplomatka. Jak z tym Pacyfikiem. Jak z Pacyfikiem. Ja się zastanawiam nad policją, bo serio, gdybym miał szpital z rakiem, to by powiedział onkologia. Gdybym miał szpital z życiem, powiedziałby właśnie położna albo jakiś tam, wiesz,
To zawsze najlepiej, jak kto myśli, tak, co ma w głowie. No to szczególnie jak Daria nie wie, nie potrafi odróżnić dwóch największych oceanów. I to wie lepiej. No nie, no zakładaliśmy wtedy, tak, że... Że mogę pomylić Atlantyk. Że mogła pomylić, nie? Ja bym pomylił, ja nie wiem, który jest, który jest. No właśnie. To nie jest tak, że my po prostu się gdzieś tam... Podśmiechujemy. Podśmiechujemy, tak nie jest, no. No dobra. Co myślisz? Ja bym był bardziej po policji. Piccolo? Piccolo? Nie. Aha. No to co? A cię... Okej, okay. No dobra, możemy spykać policję. Ja nadal muszę życie może coś tam mleko. Jeszcze tak, mieć. Tak, ale ja ostatnio mam jeszcze 3 kieliszki, więc mogę tam otworzyć. Nie, nie, ja chciałam do tego wstać. Ale ja też nie wstałam od tego stołu już dzisiaj. Dlaczego tak na mnie przekładasz tą odpowiedzialność? Szukamy razem. Klikamy razem? Okej, okay, dwa paluszki. Okej. Okay. Nie kliknęliśmy jeszcze ostatniego ciemna, co prawda żart może być raczej niesmaczny, natomiast może to być to, więc... Ciemna. Ogólnie, Przy policji jest ciemna? Jest ciemna? No bo nie piekło nam ostatnio, było ciemna 3 no. I nie zrobiliśmy tego. No nie zrobiliśmy. Ciemna no to, i to też było no, właśnie to też było, a, więc z żeńską końcówką, no. Nie ma, celowo. Jest pokrywka, jest ale pokrywka, no ciemna no. Pokrywka jest raczej... No. Przyciemniane szyby. Na pokrywce. Stuningowane. Jak uważasz, to klikaj. Ja bym kliknął jak 10, ale to może być agent. No, no ale że co, że to życie, tak? No i tak, pielęgniarki. No to kliknij życie. I jak coś mogę powiedzieć, lekarz, no więc to pielęgniarka też jest takie. Może być rozgrywki i w tym kliknij to zakończone. Proszę bardzo. Dzięki. Mamy to. To oni. Oni. To nasze. Nie, myślałem, że... Tyle? Tyle. Możecie okay. Jeszcze grać, jeśli chcecie, tak? Możemy. Takie są tak. Zawsze mamy o jeden więcej. Mhm. No ale nie mamy nic więcej chyba. Ciemna. Ciemna. Albo... Nie. Zbyt naciągane chyba. Nie, ja bym przy tym został. Jest 4-4. My gramy jako drudzy, tak? Czyli i tak mamy przewagę jednego hasła teraz. Oni muszą odgadnąć 5, my mamy 4 do odgadnięcia. No. Okej. Zostawiamy. W takim razie poświata 2. Poświata 2. Promień. Promień. I poświata... Spod pokrywki. Tej przyciemnianej. Poświata. Szkło? Nie wiem, właśnie szkło i poświata. Przez szyby, przez okno? O, no. No, trochę tak. Rycerze świecą. Czyli szkło i promień? Promień, zacznijmy od promienia. Promień na pewno, tak. Nie? Może to rycerz Jedi. Rycerz Jedi świeci. Z mieczem świetlnym. I poświata. Duchy mają poświaty przez raknie. To prawda. Duchy? Duchy poświaty, no okej, okay, tak. No, to duchy? Dawaj ducha. Duchy, no trzeba wiadomo. Dobra, czy my coś jeszcze strzelamy? Myśmy w poprzednim nie trafili? Nie, myśmy na razie chyba wszystko w miarę trafiali, okej. Okay. No znaczy, jak będzie easy, to możemy zagrać 2 i 2, jeśli oni nie mają trójeczki. A ile my mamy jeszcze? Jeśli im będzie trudno strzelić trójeczkę, to może być easy. Nie mamy się czym kierować. Nie. Z drugiej strony, jeśli zaryzykujemy, strzelimy w cokolwiek, coś co nam się tak, ten, coś co może być trudne adze do powiązania, ale nie? Wiesz o co chodzi? Poczekaj. Jest za małe ryzyko, jest za mała szansa. Jest za dużo zmian. Za małe ryzyko? To strzelaj. Pasujemy, tak? Pasujemy. Pasujemy, okej. Za mała szansa, za duże ryzyko, że albo strzelimy w czarne. Pasujecie, dobrze. Tak. Wyspa 2. Wyspa. Przegramy. Cii. Aga, wierz w nas, Australia. Ja w siebie nie wierzę. My w ciebie wierzymy. To wystarczy. 3-1. Australia to co prawda kontynent, ale jest prawie jak wyspa otoczony wodą. Jest jak wyspa. Z drugiej strony każdy kontynent jest otoczony wodą, więc staje się wyspą. Czyli Grecja też jest poniekąd wyspą. Europa? Wyspą, no właśnie. Europa, Azja. No, Grecja jest dużo. No ale to masz dwa kontynenty. Ale tam jest dużo Grecji i wysp. Jest dużo greckich wysp. I ta Grecja i Australia jest tak... Najbardziej no, wiesz, takie jest. Ja wiem, no ale tak ją przepracowała, mega pomocem. Żerak jako zwierzę morskie
Tokio, takie... Japonia też jest bardziej niż Grecja. No, ale to jest Tokio, a nie Japonia. No, Grecja jest bardzo dużo wysp. Dwa. Szkło, a ty powiedziałeś dwie mnogą. Okay. Nektar, wyspa, samolot. No na wyspę musisz albo samolotem, nie, albo statkiem, tak? Mhm. Dopłynąć, żeby się tam jakkolwiek dostać. Ślimak. Ślimak morski. Ile strzałem? Dwa czy trzy? Dwa. Australia. Ciemno? Znaczy pierwszy... No, Australia, pierwszy okay hit, nie? Australia. Dla mnie Japonia jest bardziej wyspowa niż Grecja. Ale to nie jest Japonia, tylko to jest Tokio. No, okej. Okay. To samolot czy Grecja? No właśnie samolot. Werble. Bo, kurczę, wiesz, no... Jakby powiedział jakieś wakacje czy coś w tym desenie, to Grecja, Egipt, to jest w ciemno, tak? A skoro była Australia, musiałby ją jakoś wyłuskać, tak? No. Jest to Tokio, Pekin, jest dużo takich pokrywka, geograficznych haseł. Pokrywka, trumek kształt takiej wyspy, nie? Tak, taka idealna wyspa wygląda jak pokrywka. Czy dasz to w ogóle do wody? To jest wyspą. Ślimaczek. Morski. Mnie strasznie przekonało to, co mówiliście z rakiem. O onkologii? O onkologu. Samolot? Dawaj samolot. Okej. Okay. Okay. Wracamy okay do gry. No, czyli jest szansa na Grecję, no? Aguś, spróbuj, no. Bo jak... Nie jestem pewna, no okay, muszę tak, Chiny 2. Chiny 2. No to Pekin. To Tokio. Dobra, no okej, okay, Pekin. To by powiedziała Azja, a nie Chiny. No dobra, no ale Pekin, dum, co dum, jeszcze dum, do Chin? Pekin. Jak Pacyfik, to Pacyfik, a zaś. Dobra, ale Pekin na pewno, Pekin bo to na jest... Pekin to jest stolica, tak, 100% szansa. A Tokio nie jest w Chinach, tak? Nie, nie, to jest Japonia. Dobra, ale chiński, japoński, ja przepraszam, ale to jest bardzo podobne. Ale nie, Aga by to rozdzieliła. To no nie, to no, oczywiście. No, ale zależy jej na tym, jakby... To by powiedziała Azja. Tak? No, mogła powiedzieć Azja. No, może chciała nas... A nie mamy nie, jeszcze nie mamy czegoś, z czego by nas mogła jeszcze no właśnie, Azji, nie bardzo. Więc możemy wyeliminować Tokio. Tak, raczej tak. Chiny. A z czego słyną Chiny? Te rycerze z terakoty? To jest w Chinach? Terakotowa armia. No, terakoty, powiedzmy, jest to jakiś... Trochę jak rycerze. Może być też życie, bo jest tam wciul tych Chińczyków. Znaczy, au! Nie dają życia. Chłoże to dzisiaj nauczyki. Oni, na pewno, oni dużo gotują ryżu pod pokrywką. Mówię ci, to jest pokrywka szkło do woka. Porcelana, no, no bo to jest tak, jakby tak, o wiele bardziej tak są znani z porcelany niż z posiadania terakotowej armii, w sumie nie wiem. Chiny. A poczekajcie, a jeszcze takie coś, nie? Mhm. Bo tam w Chinach jest taki chiński nowy rok. Znaczy te tak lata są i tam są różne kozioły, matoły, i rak na przykład. Chiński nie, nie ma rak. Chiński... Tak. Nie ma roku raka? Okay. Nie, 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 oni mają. Okej, okay. Wydaje mi się, że nie. No to metoda eliminacji. Egipt? Nie. No nie mamy w ogóle. Życie? Nektar? No nie. Nie, nektar. Szkło? Nieźle. Tokio wykluczamy. Grecję? Chiny? No, no też nie. Tak. Kaptur w Chinach? Taki ninja jakiś? Właśnie ninja no, MSU z Japonii, nie chińscy. No, nie? Chyba tak. To jest ale jakby... No, nieważne. Ale jak powiedziała Japonia, to byśmy wzięli Tokio, a nie... Okej. Dobra. Pokrywka? A chińskie garnki na przykład? Jest coś takiego, nie? Pokrywka do woka. Pokrywka no wszystko do jest made in China. Z Chin jest jakby... Totalnie. No. A jak było dokładnie hasło? Chiny? Chiny. Chiny 2. Tak. Dobra, Chiny. Chiny. To już życie mnie życie przekonuje. W sensie tam jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Ale chyba Aga nie poszłaby w to. Dobra, no ja przekonałam samą siebie z tym szkłem, ale musicie wybrać coś innego, wydaje mi się.
A Aga też mogłaby w to pójść, nie? W sensie, no ale czy wtedy by nie powiedziała czegoś w stylu chińskie, na zasadzie, że to myślisz produkcja? Aha, tak, no, no też prawda. To tak. Chiny. Go, więc czy to nie mamy na zasadzie... No. Ale Grecja chyba najlepsze, nie? No to jeśli nie te szkło jako porcelana, bo to jest też znowu naciąganie, że szkło, porcelana, nie? I tak dalej, nie jest właśnie takie wprost. To, no to jeśli nie to, to chyba bym wszedł w ten kaptur. Mnisi chińscy, tacy tybetańscy w kapturach. Nie, oni są mysi. Ale kapturów no, ale z wszystkim no, innym pokrywka chińska, Grecji, no dobra, jakby... Okej, okay, a gdyby na przykład chciała nas naprowadzić bardziej na państwo, nie odmieniając tego chińskiego w żaden sposób? To Grecja? To Grecja, Egipt. No właśnie, to za dużo opcji. No ale Chiny są państwem, a Grecja i mamy co? A jest jeszcze Chiny. Chiny. O dobra, a gdybyśmy poszli w ten sposób, że to są... Nie, to też nie daje rady. No mnie też szkło tak średnio przekonuje, to no, już jest mocno wyciągnięte. Takie... Tokio odrzuciliśmy, Grecję, Egipt odrzuciliśmy, Nektar odrzuciliśmy, rycerzy, to też jest naciągane mocno. Ale wszystkim... Życie jest całkiem niezłe, ślimak jest średni, rak jest średni. Okej, okay, jeszcze pomyślmy o tym, że no. Miała bardzo duży problem z połączeniem czegoś tak. Z innymi rzeczami, więc to musi być coś, co jest trudno połączalne. No to dlatego kaptur na przykład jest trudno połączalny. Ale to był chiński, zabójca. Jakby o tym mówicie? Tokio było oczywiste. Boże, nie Tokio, tylko Pekin bo było Chiny. No, tak. Totalnie tak, mówisz skojarzenia, żeby broń Boże nie połączyć zabójcy, więc... Tak. Chińskie szkło, to... chyba że po prostu o tym nie pomyślała i nie wiedziała, że... Nie, no graliśmy już tak wcześniej, więc wpadłaby na to. Chiny. Więc coś może rzeczywiście... Chiny. A i wiecie co, ale w Chinach jedzą różne rzeczy, może ślimak. Nie, to, no, to Francja bardziej. No ale nie Pekin. No. Tam jedzą każdy, każdą rzecz. No, wszyscy tam jedzą, to są ślimak. Tam ślimak dla nich to jest, wiesz, mały Miki. Każdy z nas. Chiny. O Boże, musimy cokolwiek pyknąć, no. Bo nie... Musimy, tak. Bez tego no, to bo się ściemnia w ogóle. Już słońce prawie Chiny. Zaszło. Gdzie jest ta klepsydra? Chiny. No dobra, to ja mam jeszcze też rozkminkę. Chiny mają czerwoną flagę i rak jest czerwony. Jakby... Teraz wszystko mnie przekonuje. To jest rzeczywiście nie do połączenia normalnie, no bo jak połączysz Chiny, znaczy no, Pekin tak, z rakiem. Tak, tak, no dobra, walimy tego. Tak, raka? Na sobą. Nie, nie, no będziemy strzelać. Wow. Kurteczki. Jestem pod jeszcze coś? Nie, pas. Rosół 2. Rosół 2. Ślimak. Każdy dał ślimaka do rosołu. No tak, rosół musi tam bulkać. Lekko bulka. Lekko bulka. Okej. Okay. A drugie? No, to nasza rozkmina była Grecji wspaniała. Tak musimy ale tak to przetrawiliśmy, no nie mamy z każdej nic możliwej innego, żadnych innych skojarzeń. A mamy trzy do końca, tak? 2, 4, 5. Czyli trzy hasła nam zostały. Totalnie pokrywka. Rosół. Rosół. Nie Egipt rosół. Nie. Nektar rosół, no bo jest to coś takiego spożywczego. Życie. Życie rosół. Życie rosół. Rycerz rosół. Może wiecie, co się przed chwilą stało, co Adaś ogarnął. Doszliśmy do takiej nirwany przez moment. Mieliśmy Chiny pokrywka? I był na stole pokrywka. W Pekin. I, no to tak, pokrywka. I Irak. I Adaś ogarnął, że chodzi o flagę po prostu. Lecimy z Grecją, bo i tak z nią strzelimy. Zaraz ja wam powiem mój tok. Okej, mamy to, mamy to. Mamy to? Czekaj, bo źle trafi Grecja. Hasło. Jedno. No to kupmy się. Nie mieliśmy kupmy nic, żeby nie złamać zasad, tak? Tak. Tak. Okej. Okay. Piramidy 1. Tak! Nie słuchaj Kreosa. Z nim się nie da. On dużo pieczy, 3 po 3, męczy też proste. Gdzie są te różne smraki. Słuchajcie, teraz jest czerwona flaga. Ja powiem, że ten Chiński i ten Kirko też był ale co czyli to też tam wykryłem. To było po prostu mój mózg eksplodował. A jak Egipt miałam z tym połączyć, nie było. Ale pielęgniarka była życiem. Ale tak, pielęgniarka była życiem. Mówię ci,
słuchaj Teosa, teraz zbyt dużo gra i za bardzo chce. No okej, ale policja. Ale miałam nadzieję, że policja. Ale kolonii czy coś tam tak dalej. Ja chcę wykorzystać wszystkie zasady. To jest problem. Dlaczego nie gram z nimi? No i piąteczka też. Kto ma zapalniczkę? Bo cokolwiek. Ale nie, nie. Dziękujemy wam serdecznie, to wszystko z naszej strony. Widzimy się za tydzień. Znaczy w sumie i tak nie jest to na żywo, więc widzimy się w każdy wtorek o 19:00, tak. Lajkujcie kanał, tak. Subskrybujcie kanał Planszowe Bestii. Dziękujemy naszym gościom. Wielkie brawa dla gości. Kto był zabójcą? Kto? Snimak. Wow! Nie, ja to znowu zrobiłam. A ja tak! A ja taki, nie, Ślimak to Francja, przecież czemu? Tak, mówiliśmy, że tak było. Okej, mówisz coś jeszcze na zakończenie? Dziękujemy, do zobaczenia. Okej, dobra, no to na razie.